Witam wszystkich. Chciałem Wam przedstawić mój kolejny projekt, jakim będzie agregat. Tutaj sobie wałek dotoczyłem na łożysko. Coś takiego. Tutaj zobaczymy, czy będzie pasować, czy nie będzie za ciasno, bo nie chcę zrobić zbyt dużego luzu na wałku. Kurde, troszkę ciasno sprzęta do tyłu. Troszkę ciasno, ale spasowane ładnie. Dobra, dalej nie będę dobijał. Podstawimy tutaj, a do spawania się później wbije. Ja to dźwignę. Troszkę to waży. No i dobra, no. Co, wałek jest. Kurde, troszkę tu jest. Także dzisiaj wałek zrobiłem. Tak się to prezentuje. Do obspawania jeszcze wszystko, bo wszystko jest tylko, jak widać, pocykane. Przez środek dałem oś. W miarę to chyba będzie. Tutaj mam profile na pazurki. Będą dwa rządki pazurków i z jednym wałkiem będzie agregat, bo to będzie do C363 metry, także myślę, że ciągnik już wystarczająco będzie miał co dźwigać, chociaż podnośnik tam jest też przerobiony, ale no, myślę, że da radę. Będą dwa rządki pazurków, czekam na pazurki, myślę, że może jutro przyjdą, także będzie dalsza część konstrukcji budowana. No i byłoby na tyle, także dzięki za uwagę, cześć.